Taką emeryturę dostaje Majka Jeżowska. Złapaliśmy się za głowy. Majka Jeżowska zaimponowała wszystkim w jednym odcinku Tańca z Gwiazdami nie tylko swoim tańcem, ale i zachowaniem. Artystka nazwała się sexy babcią i pokazała, co potrafi. Nic dziwnego, że jej występ nie schodzi z ust komentatorów. Teraz Majka Jeżowska ujawniła, jaką ma emeryturę. Trzymajcie się mocno! Majka Jeżowska aktualnie wyrasta na jedną z największych gwiazd i faworytek 15. edycji Tańca z Gwiazdami. W jednym odcinku show piosenkarka w parze z Michałem Danilczukiem dała niezłe show, a jej przemowa do dziś jest na ustach wszystkich. Sukcesy Majki Jeżowskiej. Majka Jeżowska w 1979 roku stała się wielką gwiazdą dzięki swojemu występowi na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wtedy to została zauważona i dostała wyróżnienie za interesującą interpretację wykonywanych piosenek w konkursie Premier. Majka Jeżowska zaczęła specjalizować się w piosenkach dla najmłodszych fanów i jest w tym bezkonkurencyjna. Po sukcesie w Opolu wokalistka poszła za ciosem i wydała swoją pierwszą płytę pod tytułem Jadę w świat. Na piosenkach Majki Jeżowskiej wciąż wychowują się kolejne pokolenia. Nie ma dziecka, ani starszej osoby, która nie umiałaby zanucić jej największego przeboju, a ja wolę moją mamę, z tekstem Agnieszki Osieckiej. Gwiazda nagrała ten utwór w 1984 roku, rok później płytę pod tym samym tytułem. Aktywna Jeżowska. Majka Jeżowska jest wciąż aktywna i koncertuje po całej Polsce. Na tych imprezach bawią się wszyscy, od malucha z pieluchą po jego babcie. Artystka niezmiennie pokazuje doskonałą formę i starannie przygotowany układ choreograficzny. Majka Jeżowska jest także emerytką. Ale podobnie, jak jej kolega po fachu, Krzysztof Cugowski nie przyjmuje tego faktu do wiadomości i wciąż zarabia na siebie. Jeżowska zdecydowała się także na udział w 15. edycji show Taniec z Gwiazdami. W parze z Michałem Danilczukiem walczy o kryształową kulę i trzeba przyznać, że zaczęła z przytupem. Ile Jeżowska ma emerytury? Ostatnio Majka Jeżowska przyznała, że większość artystów może pochwalić się emeryturą na najniższym ustawowym poziomie. Jak podaje portal RMF.fm w podcaście, wprost przeciwnie, gwiazda wyznała, ile wynosi jej emerytura. To niecały 1000 zł miesięcznie. Wokalistka jednak przyznała, że nie spodziewała się wyższej kwoty, bo nigdy nie była zatrudniona na etacie. Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam.